Witam Państwa bardzo serdecznie z Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Nagrywamy drugi odcinek zajęć dotyczący świeczek ozdobnych. Dla tych Państwa, którzy nie oglądali pierwszej części, powiem, że były robione mydełka ozdobne. Filmik nagrywany jest przy współpracy Jerzego Grzebskiego i Tomasza Szypulskiego. Przystępujemy do robienia świeczki ozdobnej. Potrzebne do tego nam będzie łyżeczka, do ozdoby sznurek, mogą być bombki lub inne dekoracje odpowiadające Państwa gustowi. Zaczynamy. Podgrzewam łyżeczkę wklęsłą stroną i zaczynam przyklejanie suszu do świeczki. Drugą stroną łyżeczki. Proszę tylko się nie sparzyć, bo łyżeczka jest bardzo gorąca. Ten właśnie oto sposób przyozdobiliśmy świeczkę. Teraz przyozdobimy jeszcze sznureczkiem. Możemy również napisać dedykację. Ja przygotowałam takie kawałeczki kartonika i napiszę Wesołych Świąt. Thank you.
I nasza świeczka jest ukończona. Zajmiemy się ozdabianiem drugiej świeczki. Mam tu już gotową świeczkę. Udekoruję ją kawałkiem wstążki. Trochę suszu przykleję, tujowych gałązek. Mam też suchy plaster owocu kaki, trochę suszonego lnu. Przystępujemy do pracy. Mamy już przepasaną świeczkę. Teraz będziemy przyklejać do niej różne ozdoby. Będę kleić klejem do żywych roślin. Państwo mogą klejem uniwersalnym. Moja świeczka zbliża się już ku końcowi. Posypię troszkę brokatem, żeby było świątecznie. Tak się prezentuje moja dekoracja świeczki. Koledzy już mi przygotowali wosk. Przystępujemy do rozgrzewania . Jak rozgrzewa nam się wosk, będziemy robić świeczkę kolorową. Wybrałam kolor niebieski, gdzie później dorzucę do roztapiającego się wosku. Będzie nam również potrzebny lód. Poproszę Jurka o podanie lodu. Dziękuję bardzo. Będzie nam również potrzebny knot, żeby nasza świeczka się paliła. Przygotowałam sobie tu knot ze sznurka bawełnianego. Doczepię go na końcu pudełeczka. Zawiążę go sobie na nożyk, żeby był w centralnym miejscu i za chwilkę będziemy wlewać. Wosk już nam się rozpuścił. Dodamy teraz kredki świecowe dla uzyskania koloru.
przelewamy wosk do pojemniczka. I czekamy, aż nam świeczka stężeje. Czekając, aż zastygnie nam świeczka, zrobimy sobie drugą świeczkę w kielichu. Ostatnią świeczką będzie świeczka koloru białego, ozdabiana lakierem do paznokci. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia przy następnej edycji. Będzie tym razem dekoracja choinki bożonarodzeniowej i strojek na wigilijny stół.